potrafiłam mówić, byłam lekarza, dostawałam leki, inhalacje, teraz głupie miałam tutaj takie wrażenie, że mi zalega śluz w ktani, teraz poczułam takie jakby dreszcze w czasie modlitwy i lepiej mi się mówi. Poza tym przyszłam na spotkanie, oczekiwałam uzdrowienia tarczycy. No nie mogę to teraz sprawdzić, jest to choroba która, autoimmunologiczna, która badania krwi mogą wykazać, ale na ten czas nie mogę to powiedzieć, ale czuję w ogóle, że mam tutaj, nie mam takiego tego śluzu, który mi tutaj zalegał. Słyszymy. Mogę śpiewać i chwała Jezusowi, oczekuję dalszego uzdrowienia. Myślałam, że tutaj nie dokąd sztyka, bo w kilku dni miałam bardzo poważny problem z nogą, nie wiem dlaczego. Nawet idąc tutaj, stykałam i no, miałam naprawdę duży problem. Dzisiaj wysyłam do moich dziewczyn z grup dzielenia prośbę o modlitwę w tej sprawie i no, po prostu dostałam niesamowitej łaski od Pana i no, no co mogę powiedzieć, no, no praktycznie znikome, więc chwała Panu! To jest dostępne! Przyjmuj, bo to się wylewa z nieba! Uzdrowienie! Uzdrowienie! Mów do swojego ciała! Bądź zdrowy! Masz autorytet w imieniu Jezusa! Masz autorytet i zwycięstwo w imieniu Jezusa! On jest tutaj! On jest tutaj! On jest tutaj! To się zmieniło! Bardzo rzadko pierwszy raz wychodzę tutaj dopiero i od dłuższego czasu mam problem z prawym ramieniem. Miałam. Wychodząc tutaj poczułam w pewnym momencie takie ciepło z góry, jakby mnie osłaniało i do tej pory czuję w ramieniu ciepło. I w tej chwili mogę ręką odwracać dookoła, co przedtem nigdy nie mogłam, nawet w nocy nie mogłam spać, bo jak źle odwróciłam tą rękę, to mnie tak bolała, że się budziłam i po prostu przez całą noc czułam bóle w tej ręce, że spałam, ale czułam. Chwała Bogu! Jeszcze chciałabym, mój kręgosłup tam się dotknął, bo jestem po trzech operacjach kręgosłupa. Ja miałem pękniętą łękotkę i to mam potwierdzone rezonansem. I to kolano prawe skakało i cały czas przyskakiwało. Pomimo, że nie bolało i umiałem już na nim chodzić, nie umiałem go dociskać do tyłu, do pośladku, teraz bez problemu to mogę robić. Jestem zdrowy, chwała Bogu, najwyższemu. Widzisz, jak Bóg schodzi na scenę, to jest poza metalem. Nic się nie stanie przy jego obecności. Jest autorytet w imieniu Jezusa. Jest autorytet w imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, od dawna miałam problem z piętą. Kuleję, nie umiem dłużej ustać. Dawno już nie skakałam. I dawno nie podskakiwałam na prawie nodze. Jest poprawa. Żeby było wszystko jasne, to Bóg, to Jezus. Brawa! Chwała Bogu! Chwała Bogu! Chwała Bogu! Oddaję Bogu chwałę za zbywanie ostatnich dni i wrócić do domu! Do domu, co to się wydarzyło! Dlatego, że on jest realny! On jest prawdziwy! Jezus, chwała jest takim miejscu! Niech się cały raz powodzie, że Bóg to prawdziwy Bóg, że Jezus, Syn Boży, Króla, Alfa Chrysta, i żyje, ja się nie będę szczycił. W imieniu Jezusa. Chwała! Tobie chwałę